momencie, to ja tylko obliczę, ile potrzeba. Jakieś 13 frajkugelów bezkrytycznych, żeby powalić tu sfera, to nie jest dużo, przy, jeżeli ma się zbuffowanego. Kilka myśli. Emin? Sam na przyczyn chyba już był omawiany przy normalnym endingu? Nie wiem, czy ja wtedy wygłaszałem, chyba mi nie było przy tym. Albo byłem. Nawet nie pamiętam, chyba mi nie było. W każdym razie, Nocturne chyba jest moim ulubionym JRPG-iem ogólnie. Po tym, jak w niego zagrałem kilka razy, to naprawdę jest to gra, która mi się strasznie podoba i mogę w nią grać ponownie ciągle. Cóż mogę rzec więcej? Muzyka trzyma świetny poziom. To był chyba debiut Shojiego Meguro, jeżeli chodzi o SMT. Chyba, że coś źle kojarzę, ale wydaje mi się, że Meguro już tworzył tutaj. Jeżeli chodzi o demony, no to designy bardzo mi się podobają, różnorodność, prawda. To, żeby przejść w ogóle tą grę, to naprawdę trzeba tych demonów nałapać i nafuzjować, bo różne demony przydają się w różnych sytuacjach. No, dobra, na końcu co prawda nawet końcowe party nie muszą być takie jednolite. Jasne, że nie. Naprawdę widziałem dużo różnych walk z Kagus z Lucyferem i każda praktycznie miała zupełnie inne party. Znaczy, bardzo często powtarza się... Boże, jak mu się... Dice Ojo głównie przez to, że ma meditation, więc zazwyczaj nie kończy mu się mana nigdy. Niezależnie od tego, czego byśmy z nimi nie robili. No i jednak ma w miarę stosowne czary leczące, które przydaje się do wszystkiego, nawet jeżeli są problemy z testami. Czego zazwyczaj w takiej późnogrowej dużo nie powinno się dziać, ale na wszelki wypadek, jakby coś się komuś odbiło, to zawsze jest projekt, szybko zajmie status. A tak to zazwyczaj bierze się demony, które mają jak najwięcej odporności mimo wszystko. No i przede wszystkim buffy, bo pamiętam moje pierwsze podejście do drugiej formy Kagutsu, czyli sobie pomyślałem, no nie wiem, mam debilitator, wszystko jest K. Nie, przepraszam, miałem na Kukadze i wszystko miało być K. A potem się okazało, że Infinite Light jak ma plus 3 zabija mnie. I było mi strasznie przykro wtedy. Bo tak sobie pomyślałem. No fajnie, czyli teraz muszę szukać Talondy, Warcry albo Debilitator, jedno z tych. No bo tak naprawdę niczego innego nie dało się wtedy zrobić. Debilitator jest najmniejszą opcją. I tak, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, wady z perspektywy czasu, które można by wymienić, ale tylko z perspektywy czasu, bo nie wiem, jakieś 2 lata temu to jeszcze byłoby takie, mogłoby być, ale w sumie żadnej grze tego nie ma, więc po co narzekać. Chodzi o system dziedziczenia skilli. Tu jest zupełnie losowe i trzeba siedzieć godzinami, żeby sfuzjować idealnego demona. Zaś już najnowsze części z serii SMT, znaczy się, ktoś tu może się nie zgodzić, nie bo zamierzam mówić. Podać przykład Goldena. Spokojnie, jeszcze nie chciałem nic powiedzieć. Jeszcze. Jeszcze. Persona 4 Golden i SMT 4, w których dziedziczenie skilli jest zrobione naprawdę w sposób wygodny i Shinji może nazwać mnie od tego śmierdzącym kaszulem, ale ja naprawdę preferuję coś takiego niż siedzenie kilka godzin i myślę, że wielu z was preferuje coś takiego niż siedzenie kilka godzin z jedną fuzją po prostu. Bardziej chciałem zrobić to na zasadzie, że co ja chciałem powiedzieć? To się zamyśliłem. Chciałem to zrobić na zasadzie, że na Focianie zawsze się śmiało, że jak możecie w ogóle uważać, że to jest wygoda. To jest część serii w ogóle. Ci, którzy uważają, że taki coś jest dobry, powinni wracać do swoich casualowych JRPG-ów, nie wiem, jak Final Fantasy 6 czy coś, a nie. Nawet nie powiedziałem specjalnie Final Fantasy, bo czwórka DS-owa mnie doprowadzała do krwi w tym momencie najbardziej niż Nocturne. Wiecie, w Nocturnie przynajmniej nie zdarzało się na Doom Encountery, które zabijały całą moją drużynę na jedną turę. Queen, a nie, w jedną turę. No tak, jak już się zabijały, to w kilka. A no. Znaczy nie liczę tego, co się działo na początku i jak się trafiło 7 demonów na bakataku, bo zdarzały się takie sytuacje. Nie no, ja miałem wypomnieci Queen Mab. To pamiętam, niestety. Pamiętam bardzo dużo swoich wpadek z Nocturna. Ale nie oszukujmy się, grając na ślepo, ciężko mi tak naprawdę zaradzić. Bo co człowiek może zrobić, jak gra na ślepo?
tak naprawdę nie wie aż tak wiele, zwłaszcza, że wtedy sceny mają styczność głównie przez persony, które... Bądź co bądź, nie... nikt mi nie mówi, że persony są łatwiejsze. Trudniejsze. Nikt mi nie mówi, że persony są trudniejsze. Jedyne, co może być trudniejsze w jakiejkolwiek personie, to fakt, że w trójce nie kontroluje się drużyny, ale to i tak nie sprawia, że gra jest jakoś wybitnie trudniejsza w porównaniu do Nocturna, który momentami przypomina symulator liczb losowych. Zresztą w personach masz tą możliwość, że masz kilka jakby person do wyboru, więc jako główny bohater, więc to już jest w ogóle wygoda straszliwa. No tak, tutaj masz to jako... Jak to się dba? Magatamy. Tylko, że, Magatamy, tylko, że wiadomo, nie można ich zmieniać podczas walki, ale to bardziej, i to bardziej jest metodą raz, błędów. Wtedy. A dwa, że zestaw skillów masz tylko jeden, nie masz kilku do wyboru. No tak. Więc tak naprawdę... To było ciekawe. Pozwolić przerwę. To było ciekawe, że wybierałbyś sobie na przykład efekt z Magatamy, którego nie możesz zmieniać podczas walki, ale same Magatamy z zestawami ataków mógłbyś wymieniać w trakcie. Ale... Tylko musieliby to jakoś... Mogliby to jakoś ciekawie zrobić. Most efekt masz na myśli słabości, czy...? Tak, coś w tym stylu. Że... Czy w ogóle masz na myśli, że jakiś nowy system... No nie, nie, mam na myśli, te słabości, że tam null, void, prawda, weak to... Nie, ja się zastanawiałem, czy miałeś na myśli może jakiś zupełnie nowy system, czy coś na jesień, ale jak tak to... Nie, taki właśnie personowy system, można powiedzieć, do użycia w SMT. Gdyby SMT było grą na... Gdyby Nocturne był grą na SNES-a, to może można by coś takiego wyedytować. A mi rom hackerzy nie znają granic. Pretty much. No wiesz, postawię też tą hacki dwie na PS2, więc nic mnie nie zdziwi. Niby tak, ale... Ale no... Na przykład? Ale nie powiem w tej chwili. Zawsze mogę powiedzieć, że andaby. W pewnym sensie... Zawsze mogę powiedzieć, że patrzę. Że patrzę. Wiesz, w pewnym momencie to jakby nie patrzeć, są haki, tak? Bo podmieniasz pliki. Ja tylko wspomnę o gigantycznym paszu polinizacyjnym do Okami, który jest cudowny i bardzo go uwielbiam. Czy chcesz powrócić do ekranu tytułowego? W sumie... Tak naprawdę... Jest jedna rzecz, której jeszcze nie zrobiłem, ale do której nie chcę mi się specjalnie wracać. Bo... Czy naprawdę sądzisz, że chce mi się wracać i pokonywać wszystkich bossów na cmentarzysku? Nie sądzę. No właśnie. Bo... Jest to coś, co ja mogę zrobić w bardzo dalekiej przyszłości, bo mam gdzieś zapis na przerwę. Wiesz, ja tutaj też mam zapis, tak? I mogę jeszcze wrócić do kap. Bo to, o czym właśnie mówię, to w kalpach są takie pseudo-cmentarze i można w nich walczyć się z bossami, trzeba ich pokonać w ileś tam tur. A jeżeli się to uda, to... Dostajemy dodatkową presternę. Dostajemy dodatkową turę przy następnym cyklu, żeby nie było. Znaczy, jeżeli pokonamy ich w pierwszym cyklu, to możemy mieć w drugim cyklu dodatkową turę. Ale to jest zawsze coś, ta jedna dodatkowa tura może uratować ci dupę. No tak. Jednokrotnie. No tak, wiadomo. Uratować, przyspieszyć wszystko. No i wiadomo. Compression is the word. To nie, żeby to było coś nowego. Tak samo jak chociażby te persony, tylko i z Nagi, Naukami, Messiah w personach 3-4. Wydaje mi się, że ja swoje myśli odnośnie Nocturna wygłaszałem już swego czasu i nie sądzę, żeby się aż tak wiele zmieniło od tego czasu, więc cóż, tak. Ja swoich nie wygłaszałem, bo nie było mnie przy endingu, nie? Czy byłem? Nie było mnie chyba. Nie pamiętam w tej chwili. Właśnie ja też, ja jak mówiłem właśnie teraz o swoich przemyśleniach, to też napomknąłem, że nie pamiętam, czy byłem wtedy, czy mnie nie było. Chyba nie! Na pewno byłeś na streamach, ale to tylko streamy. Tak, na streamach to... I to była piąta kapa wtedy. No. Także moje myśli zbytnio się w tej kwestii nie zmieniły. No, co też miałem powiedzieć, to powiedziałem. Wydaje mi się, że to by było właśnie na tyle. Znaczy, na nic więcej raczej ode mnie nie macie co liczyć. Tyle raczej mogę powiedzieć. Bo jedyne, czego nie zrobiłem, to ending i cmentarz. Cmentarz to bossów tak czy siak widzicie, tylko kwestia jest tego typu, że nie było limitu tur, a endingi nie do końca mi się podobają w kwestii filozoficznej, o czym jeszcze miałem okazję wspomnieć.
i po prostu nie kłóci mnie, żeby je zobaczyć. Zresztą ogólnie we wszystkich SMT tak mam, że raczej mam jakieś tam jeden czy dwa opatrzone endingi i je głównie chcę widzieć, a nic ponadto. Tak mówiłeś, że te endingi się właśnie niczym nie różnią. Jeżeli dobrze pamiętam, to nie musisz walczyć z tym bossem, którego Dayton wbierzesz, chyba że mówimy o Chiaki. Ah, right. I od... jak mu tam było? Ten, co na samym początku doprowadza do... Hikawa. Aha. Od Hikawy dostajesz Samaela. I to takie najważniejsze rzeczy. I sam po prostu oddaje ci bez walki kluczy i tyle. Możesz iść się utopić. No i wiadomo, endingi dopasowujesz się wtedy do tego, który Rizzo oddałeś. Boże, endingi są takie. Jest neutralny, w którym resetujesz świat. Jest demon, w którym nie sprzymierzasz się z żadnym, ale nie jest to też to demon. I wtedy chyba po prostu zostaje świat taki jaki był? Znaczy taki jaki był w sensie w grze, a nie na początku gry. Chyba tak. No i w wypadku każdego Raytheona to wiadomo, świat powstaje od nowa, tylko że z tymi założeniami, które oni tam sobie chcieli. Że albo rządzą silnie, albo wszyscy są sami, albo... No. Dobra, to z mojej strony tyle. Masz coś jeszcze do przekazania? Nie, chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, więc... No well. W takim razie dzięki, że dotrwaliście przez te 3 lata tutaj. Trochę się to ciągnęło. Problemów technicznych rage'ów było sporo. Zdaję sobie sprawę, że to była jedna z najgorzej wykonanych serii, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. I aż wstyd się do tego przyznawać, ale... No co, nie będę tego ukrył, tak? Bo taka była prawda, niestety. I no, problemy techniczne to jest staples awarionowy, więc nie ma co ci chodzi. Wiesz, ostatnio tak przeglądałem playlisty, po prostu widziałem na niektórych miniaturkach. Jak się pięknie nagrywał. Jak się pięknie nagrywał kawałek pulpitu i kawałek emulatora. To było straszne. Wiem. To było straszne. No cóż, to jest uroki grania... Jest uroki. Są uroki grania na ślepo, gdzie nie możesz po prostu odkręcić czegoś, bo się z legitny materiał stracisz. A no, niestety. Zresztą od tamtego czasu praktycznie nie uszłem żadnego RPGa jako serii na ślepo. Nie mówię, że to jest jakiś specjalnie zły pomysł, chociaż zazwyczaj od tego się stałem jakoś odizolować, że nie chcę RPGa na ślepo i w ogóle. Po prostu wydaje mi się, że takie gry fabuły powinny być jednak realizowane bardziej ze znajomością gry, niż na zasadzie, że no, przejdują sobie tak po prostu i sobie nie wiedząc i przekazując swoje uczucia. Znaczy, fajnie, bo wtedy można tak naturalnie zareagować na jakieś interakcje czy coś, ale z drugiej strony można dużo rzeczy ważnych pominąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak na przykład o tym Lusferze. Gdybym nie siedział na internetach dosyć sporo, to prawdopodobnie bym się o tym w ogóle nie dowiedział. O Masakadosie to już w ogóle lepiej nie wspomnę. Bo przypominam, że to była jedna z tych rzeczy, których nie robiłem na ślepo. Bo po prostu o tym doskonale wiedziałem i jakoś się to zrobiło. No, także jeszcze raz dzięki, że w tyle czasu tu wytrzymaliście. I widzimy się następnym razem, kiedy za coś innego się zabiorę, tylko jeszcze nie wiem, za co, może z Civiciem coś dokończymy. No ja zamierzam się teraz po Boshim wziąć za tego Investigations. Mam Battle Networki. Trójkę i szóstkę. Mam. Wszystko po kolei. Pomimo tego, że już chcę zacząć jakieś 50 innych serii, to nie. Wstrzymuję się z tym. A ja jeszcze się mam obie persony. Saint Jenny, w którym safe mi poszedł się pieprzyć. I dużo złych rzeczy. Ale tak jak Sebastian powiedział, próbujemy na razie po prostu kończyć to, co zaczęliśmy, a nie zaczynać coś nowego. Chyba, że uda się dorwać sprzęt do nagrywania z PS3, wtedy gwarantuję, że Neptunia jakoś się ukaże. Ale to raczej zbyt szybko minie godzin. Dobra. W takim razie trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.